Dzień dobry. Nazywam się Rafał Pukownik i jestem fizykiem. Podczas dzisiejszego spotkania z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie zajmiemy się wodą, a dokładniej hydrostatyką. Zacznijmy od tego, czym jest hydrostatyka. Hydro oznacza woda, a statyka to nauka o czymś, co się nie porusza, czyli pozostaje w spoczynku. Wynika z tego, że hydrostatyka to dział fizyki zajmujący się opisem mechaniki płynów w stanie spoczynku. Tak więc dzisiejszy odcinek poświęcimy opisowi sposobu, w jaki zachowuje się woda, kiedy się nie porusza. Większość dzisiejszych doświadczeń możecie przeprowadzić samodzielnie razem z nami. Pamiętajcie jednak, żeby nie pracować samotnie. Czasami warto mieć pomoc. Chociażby po to, by w przypadku bardzo mokrych doświadczeń, a takie właśnie dzisiaj będą, ktoś podał wam miskę albo wytarł stanowisko pracy. Druga osoba, albo osoby, bo przecież te doświadczenia możecie przeprowadzać w większej grupie, zadbają też o wasze bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo podczas doświadczeń to bardzo ważna sprawa. Eksperymentując razem z nami, dowiecie się, jakie prawo fizyczne jest podstawą działania sieci wodociągowej oraz do czego można wykorzystać wężyki, strzykawki i jajka z niespodzianką. Każdy z was, mam nadzieję, używa kranu kilka razy dziennie. Ale czy zastanawialiście się, jak to się dzieje, że zaraz po skręceniu zaworu woda pojawia się w naszym kranie? Przecież nikt nie siedzi w ścianie i nie wlewa jej do naszych rur. Poszukajmy więc odpowiedzi na pytanie zadane w tytule dzisiejszego odcinka. Czyli skąd się bierze woda w kranie? Dzisiaj przeprowadzimy eksperymenty i doświadczalnie zbadamy zależność ciśnienia hydrostatycznego na dnie naczynia w zależności od wysokości słupa cieczy. Zbadamy, jaka jest wartość ciśnienia na różnych wysokościach w naczyniu. Sprawdzimy, jak rozchodzi się działanie siły zewnętrznej w cieczy. Zbudujemy modele beczki Pascala oraz prasy hydraulicznej oraz sprawdzimy zachowanie się cieczy w naczyniach połączonych. Wspomnieliśmy o ciśnieniu, ale zacznijmy od tego, czym ono jest. Ciśnienie, zwyczajowo oznaczane literą P, z angielskiego pressure, wskazuje, jak duża jest wartość siły działającej na daną jednostkę powierzchni. Obliczamy je jako iloraz wartości siły nacisku, zwyczajowo oznaczane jako F, z angielskiego force, siła, i pole powierzchni S, z angielskiego surface, powierzchnia, na którą ta siła działa. Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest Pascal, odpowiadający sile 1 N działającej na powierzchni 1 metra kwadratowego. Dosyć często można też usłyszeć jego wielokrotności, takie jak hektopascal i megapascal. Jednak w życiu codziennym mogliście spotkać się także z innymi jednostkami ciśnienia. Najczęściej występujących należą m.in. bar, atmosfera, milimetr słupa rtęci. Stosowanie różnych jednostek często podyktowane jest przez względy prostoty podawania informacji. Lepiej brzmi 1018 hektopaskali niż 1,018 razy 10 do 5 paskala. Ale też z aspektów historycznych metod tego wyznaczania, np. milimetry słupa rtęci w przypadku pomiaru ciśnienia krwi. Wróćmy jednak do hydrostatyki. Ciśnienie hydrostatyczne jest to ciśnienie cieczy znajdującej się w naczyniu lub zbiorniku i będącej w spoczynku. Zbadajmy, od czego ono zależy. Do przeprowadzenia tego doświadczenia będziemy potrzebować butelki, z której wcześniej odcięliśmy dno, balonu, właściwie kawałka balonu, który będzie naszą membraną, i gumki recepturki, którą przymocujemy membranę do dna butelki. W miarę jak wlewamy wodę, zwiększamy w butelce wysokość słupa wody. Im jest on wyższy, tym mocniej naciska on na membranę, co można zaobserwować jako coraz większe jej wybrzuszenie. Wysokość słupa cieczy wpływa na odkształcenie membrany, obrazujące wzrost ciśnienia na dnie naczynia. Im wyższy jest słup wody w naczyniu, tym większe panuje ciśnienie na jego dnie. Wykonajmy jeszcze jedno doświadczenie związane z ciśnieniem hydrostatycznym.
To, co widzicie w tej chwili, to nasz zestaw do badania zależności ciśnienia od wysokości słupa cieczy. Został on zrobiony z rurki PCV i kolorowych słomek. W rurce wywierciliśmy otwory, w które następnie wsunęliśmy kolorowe słomki i uszczelniliśmy otwory klejem na gorąco. W miarę napełniania rury wodą zaczyna się ona wylewać z kolejnych otworów, zaczynając od tych najniżej położonych. Im wyżej położony jest otwór, tym woda słabiej z niego leci, ma mniejszy zasięg. Po zakończeniu wlewania wody przestaje ona lecieć najpierw z górnych otworów. Ciecz naciska na dno i ściany boczne naczynia, czego efektem jest wypływanie wody otworami, w naszym doświadczeniu słomkami. Największy zasięg ma strumień z najniższego otworu, co oznacza, że na dnie naczynia panuje największe ciśnienie. Z tego otworu też woda tryska najdłużej. Wiecie już, że ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy. Zależy też od gęstości cieczy, co można sprawdzić używając zamiast wody innej cieczy, np. oliwy. Ważne jest też przyspieszenie grawitacyjne, czyli G. Wzór, który pozwala obliczyć wartość ciśnienia hydrostatycznego na danej głębokości, a inaczej mówiąc pod słupem cieczy o danej gęstości i wysokości, ma postać iloczynu tych wielkości i wartości przyspieszenia grawitacyjnego. Do wykonania tego doświadczenia będziemy potrzebować dużej butelki, linijki oraz pisaka, którym wyznaczamy miejsca, w których za chwilę wywiercimy otwory. Zacznijmy od zmierzenia części butelki, która ma kształt walca. W naszym przypadku jest to 20 cm. Wyznaczamy początek i koniec tego odcinka. Następnie dzielimy go na dwa i zaznaczamy trzeci punkt. A następnie każdą z części dzielimy znowu na dwa. W ten sposób wyznaczamy 5 punktów, z których 3 są miejscami, w których wywiercimy otwory. Sprawdźmy teraz, czy zestaw wykonany z butelki zachowa się tak samo, jak ten przygotowany przez nas wcześniej ze słomkami. Do przeprowadzenia tego doświadczenia będziemy potrzebować dużej strzykawki, piłeczki, może być taka piłeczka ping-pongowa albo piłeczka z basenu, igły, nożyczek i wody. Wodę na chwilę odstawiamy, żeby nam nie przeszkadzała, i zajmiemy się piłeczką. W piłeczce robimy dziurki, rozkładając je równomiernie po całej powierzchni. Jak gdzieś Wam się nie uda zrobić dziurki, to się tym nie przejmujcie. Najważniejsze, żeby te dziurki były jak najbardziej rozłożone po powierzchni. I potrzebujemy jeszcze jedną większą dziurkę, po to, żeby w niej umieścić strzykawkę. Robimy ją nożyczkami.
bo igła ma za małą średnicę. Jak już ją zrobimy, to sprawdzamy, czy nasza piłeczka skakuje na strzykawkę. Jeżeli wszystko do siebie pasuje, odkładamy nożyczki i igłę, zdejmujemy piłeczkę i do strzykawki nabieramy wody. Pomocnym wciśnięciu tłoka strzykawki z otworu w piłce wytryskuje woda. Możliwe jest też zaobserwowanie, że strumienie tryskającej wody są prostopadłe do powierzchni piłki w miejscu otworu. Działanie siły zewnętrznej w tym przypadku, związane jest z naciśnięciem tłoka strzykawki, przenoszone jest w cieczy we wszystkich kierunkach, powodując wytworzenie dodatkowego ciśnienia działającego na wszystkie ściany zbiornika, czyli w tym przypadku piłki, bez zmiany jego wartości. Jest to właściwie treść prawa Pascala, dotyczącego zarówno cieczy, jak i gazów. Pascal przeprowadził ciekawe doświadczenie zwane beczką Pascala, w którym udowodnił, że mała ilość wody, ale w postaci bardzo wysokiego słupa, będzie wywierała bardzo duże ciśnienie, a tym samym bardzo duży nacisk na ściany naczynia. Wykorzystał w nim beczkę, a zwiększając słup wody w wąskiej rurce, w której mieściło się około 2 litrów wody, pokazał, że woda zaczęła wyciekać z beczki między jej belkami. Niestety, nie możemy pokazać Wam tego doświadczenia w takiej skali, w jakiej przeprowadził je Pascal, ale wykonamy jego model w małej skali. Do wykonania tego doświadczenia będziemy potrzebować jajka z niespodzianką, czekoladę oczywiście możecie zjeść, dużą strzykawkę, wężyk, na przykład akwarystyczny, wiertło o średnicy trochę większej od zewnętrznej średnicy wężyka oraz pistolet z klejem na gorąco. Pistolet możemy już podłączyć, żeby klej się rozgrzał. Przygotowanie zaczniemy od jajka, którym wiertłem musimy wywiercić otwór. Otwór wywiercamy delikatnie w większej części jajka. Docelowo musi on mieć średnicę większą niż zewnętrzna średnica wężyka. Możemy sobie pomóc nożyczkami po to, aby ten otwór wygładzić. Sprawdzamy, czy wężyk wchodzi już do środka jajka. Jeżeli tak, to możemy uszczelnić otwór klejem na gorąco. Chodzi o to, żeby wężyk szczelnie trzymał się naszego jajka. Po nałożeniu kleju musimy oczywiście chwilę poczekać. Kiedy już mamy pewność, że klej dobrze trzyma, wsuwamy wylot strzykawki do wężyka. Ewentualnie możemy sobie pomóc, rozgrzewając koniec wężyka w ciepłej wodzie. Po wyschnięciu kleju nasz zestaw jest gotowy. Po sprawdzeniu, że klej wysechł, napełniamy nasz zestaw wodą. Po wciśnięciu tłoka strzykawki wypełnionej wodą, poprzez drobne szczeliny w konstrukcji jajka zaczyna się ona przesączać, a po chwili jajko otwiera się i woda się gwałtownie wylewa. Działanie siły zewnętrznej, w tym przypadku związanej zarówno ze słupem cieczy, jak i naciśnięciem tłoka strzykawki, przenoszone jest do cieczy w jajku, a zwiększające się ciśnienie po osiągnięciu pewnej wartości granicznej wytrzymałości zamknięcia jajka
powoduje wybuch jajka i wylanie się jego zawartości. Tak jak większość praw fizycznych, prawo Pascala ma zastosowanie w konstrukcji wielu urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych. Najważniejszym z nich jest prasa hydrauliczna. Prasa hydrauliczna to ukształtny zbiornik wypełniony nieściśliwą cieczą z dwoma tłokami o różnej powierzchni. Przykładając siłę do mniejszego tłoka, i ta siła wcale nie musi być duża, zmieniamy ciśnienie w cieczy. Ponieważ w cieczy ciśnienie rozchodzi się równomiernie w całej objętości, ciecz wywiera nacisk na duży tłok, podnosząc go. Dzięki temu na dużym tłoku otrzymujemy siłę o dużo większej wartości. Wróćmy do małej skali i wykonajmy model podnośnika hydraulicznego. Do wykonania tego doświadczenia, właściwie modelu podnośnika czy prasy hydraulicznej, będziemy potrzebować dwie strzykawki. Tutaj mam akurat 5 ml i 10 ml. Ważne, żeby ta większa strzykawka miała przynajmniej 2 razy większą objętość. Kawałek wężyka akwarystycznego i wodę. Wyciągamy tłoki. I przymocowujemy strzykawki po obu stronach wężyka, wsuwając delikatnie wylot strzykawki w wężyk. Sprawdzamy oczywiście, czy jest dobrze połączone, i z drugiej strony podłączamy drugą. Jeżeli jesteśmy już pewni, że one się dobrze trzymają, to tą większą wyciągamy na chwilę. Do mniejszej wciskamy tłok. Do większej też, i tą większą napełniamy wodą przynajmniej do połowy objętości. I podłączamy z powrotem do naszego wężyka. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie oblać wodą, ale to nie powinno być trudne. Nasz podnośnik jest gotowy. W czasie wciskania tłoka jednej strzykawki, tłok drugiej porusza się w przeciwną stronę. Jak łatwo zauważyć, wciskanie tłoka w dużej strzykawce wymaga użycia sporej siły. Wciskanie tłoka w małej strzykawce jest dużo łatwiejsze. Wspomnieliśmy już o ukształtnych zbiornikach przy okazji omawiania zasady działania prasy hydraulicznej. Teraz sprawdźmy, jak zachowuje się ciecz podczas wlewania jej do naczynia o takim kształcie. Woda jest wlewana tylko do ramienia po lewej stronie, a mimo to, jak łatwo zauważyć, poziom wody podnosi się także w prawym ramieniu. Jest to spowodowane oczywiście prawem Pascala, czyli dążeniem cieczy do utrzymania jednakowego ciśnienia na tej samej głębokości. Gdyby poziomy w dwóch ramionach u rurki były różne, to wartości ciśnienia panujące na tej samej głębokości od dna naczynia byłyby różne. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli przechylimy teraz u rurkę, zmieniając jej przestrzenną orientację. Doprowadzimy do takiej sytuacji, w której wylot jednego z ramion będzie poniżej poziomu cieczy w drugim. Bez względu na ustawienie u rurki, poziom cieczy w obu ramionach po chwili znajduje się na tej samej wysokości. Czego można było się spodziewać, woda zaczyna się wylewać z niższego ramienia, powodując obniżenie poziomu cieczy w drugim. Sprawdźmy, czy ciecz będzie się tak samo zachowywać w naczyniach połączonych z większą ilością ramion. Ciśnienie w całej objętości cieczy nadaniem wysokości od dna naczynia jest takie samo.
Stąd też ustawienie się poziomu cieczy na tej samej wysokości we wszystkich ramionach. Pojawienie się dodatkowego ciśnienia w jednym ramieniu wywołane np. przez dolanie cieczy powoduje zmianę ciśnienia w całej objętości i ponowne wyrównanie poziomów. Sprawdźmy teraz, jakie będą konsekwencje zmiany orientacji przestrzennej wieloramiennego zestawu naczyń połączonych i zobaczmy, czy tak jak w przypadku u rurki, poziomy cieczy po chwili ustabilizują się i we wszystkich ramionach wysokość szupa cieczy będzie jednakowa. Widzimy, że niezależnie od ilości ramion w zestawie naczyń połączonych, prawo Pascala obowiązuje. Sprawdźmy teraz, czy lokalizacja wężyka względem poziomu cieczy ma znaczenie w przypadku naczyń połączonych. Do przeprowadzenia tego doświadczenia będziemy potrzebować dwie szklanki oraz wężyk. Szklanki mogą być identyczne, ale wcale nie muszą. Wężyk za to musi być wypełniony wodą. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli zmienimy wysokość względną szklanek. Po podniesieniu prawej szklanki widać, że lewa zaczyna napełniać się wodą. Natomiast kiedy obniżymy prawą szklankę, to do niej zaczyna spływać woda. Zmieniając wysokość względną szklanek, możemy regulować kierunek przepływu cieczy w wężyku, napełniać raz jedną, a raz drugą szklankę. Zgodnie z zasadą naczyń połączonych, ciecz znajdująca się w szklankach i w wężyku dąży do wyrównania poziomów. Przelewanie cieczy z jednego naczynia do drugiego możemy kontynuować tak długo, jak długo woda znajduje się w wężyku. Kiedy postawimy jedną ze szklanek dużo niżej niż druga szklanka, doprowadzimy do tego, że woda w szklance położonej wyżej skończy się i cała woda znajdzie się w szklance położonej niżej. Efektem tego będzie koniec możliwości przelewania cieczy z jednej szklanki do drugiej, ponieważ wężyk wypełni się powietrzem. W chwili, kiedy cała ciecz znajdzie się w jednej ze szklanek, nie możemy już odwrócić kierunku przepływu cieczy. Znajdujemy się pod toruńską wieżą ciśni. Wieżą, która zasilała okoliczne budynki bieżącą wodę, zwiększając jej ciśnienie. Na górze tej wieży znajdował się zbiornik wodny, w którym ciśnienie było podnoszone w ciągu nocy, kiedy zużycie wody jest mniejsze, a w ciągu dnia z tego zbiornika woda mogła sobie swobodnie spływać, powodując zwiększenie ciśnienia krana. Zanim sieć wodociągowa była wyposażona w pompy parowe, a potem elektryczne, to właśnie wieże ciśnień zapewniały dostęp do wody bieżącej. Obecnie wieże ciśnień pełnią już raczej rolę pomocniczą, ponieważ sieć wodociągowa wyposażona jest w mechaniczne systemy utrzymania ciśnienia. Zapewnione jest ono poprzez pompy, które regulują ilość wody i ciśnienie panujące w sieci. Takie wieże budowane były w większości miast, ale systemy zbiorników wodnych funkcjonują także obecnie. Przykładem takiego rozwiązania są rezerwuary umieszczone na dachach wieżowców w amerykańskich miastach. W tym odcinku dowiedzieliście się, że w ogólności ciśnienie to iloraz siły i powierzchni, na którą ta siła działa. A w przypadku cieczy mówimy też o ciśnieniu hydrostatycznym, będącym iloczynem głębokości, gęstości cieczy i przyspieszenia grawitacyjnego. Zbadaliśmy doświadczalnie, w jaki sposób ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słupa cieczy i głębokości. W efektowny sposób sprawdziliśmy, co się stanie, kiedy zwiększymy ciśnienie panujące w cieczy powyżej wartości krytycznej wytrzymałości zbiornika, prezentując model beczki Pascala. Drugim modelem, który zbudowaliśmy, był model podnośnika hydraulicznego, którego stuningowaną wersję zostawiliśmy na sam koniec. Model podnośnika, który teraz widzicie, jest modelem teleskopowym. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu średnicy kolejnych strzykawek, każda mniejsza strzykawka pełni rolę tłoka dla poprzedniej.
Dzięki temu, zmieniając ciśnienie w lewym ramieniu podnośnika, strzykawki w prawym ramieniu wysuwają się kolejno na wysokość dużo większą niż w przypadku pojedynczego ramienia. Podsumowując, woda leci z kranu dzięki Pascalowi, a konkretnie prawu Pascala i równomiernemu rozchodzeniu się ciśnienia w całej objętości cieczy. Wydrukujcie karty pracy i uzupełnijcie zadania, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że wykonacie też doświadczenia, które zaprezentowaliśmy i że hydrostatyka przestanie być taka straszna. Do zobaczenia następnym razem.